Zdaniem obecnego przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich, Russella M. Nelsona, dla świętych nie powinno być nic ważniejszego w życiu niż budowanie Syjonu. Cóż to znaczy? Temu tematowi chcę poświęcić dzisiejsze wideo. W każdej religii na świecie istnieją miejsca szczególne, tak zwane toposy. Czasami są to miejsca w odległych światach lub w krainach z legend i baśni, o których one same podają, że mało kto je widział lub do nich dotarł. Zwykle jednak są to miejsca rzeczywiście istniejące na świecie. W hinduizmie szczególną rolę i symbolikę ma rzeka Ganges. Góra Karmel, związana z postacią proroka Eliasza, jest równie ważna aż dla kilku religii naraz. Dla judaizmu, dla islamu, dla szeregu wyznań chrześcijańskich oraz dla wyznawców bahaizmu. Na zboczach góry znajduje się bowiem sanktuarium Baaba, który przyczynił się do powstania tej religii. Kiedy około 1000 lat przed Chrystusem król Izraelitów Dawid podbił miasto Jebus, odbijając je Jebuzytom. Pod nową nazwą jako Jerozolima lub Miasto Dawida stało się ono centrum religii żydowskiej. Tutaj też znajdowała się świątynia Starego Testamentu. W okolicy znajdowała się góra Syjon, gdzie stanęła świątynia i gdzie trzymano Arkę Przymierza. Z czasem słowo Syjon zaczęło kojarzyć się ze zwycięstwem, sukcesem, powodzeniem duchowym. Po śmierci króla Salomona samą Jerozolimę nazywano Syjonem. Syjonem zaczęli nazywać sami siebie wyznawcy judaizmu. Przez wieki Syjon zyskał nowe znaczenia, miejsce pokoju, miejsce odpoczynku, miejsce, gdzie już nie leją się łzy. Interesującą rzeczą jest to, że właśnie na faktycznej górze Syjon znajduje się grób króla Dawida oraz Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Matki Chrystusa, która ta bazylika należy do Kościoła katolickiego. Syjon jest istniejącym miejscem, ale de facto oznacza stan duchowy. Dla wyznawców mormonizmu, czyli świętych w dniach ostatnich, jest on ojczyzną duchową. Oznacza to, że można go samemu budować. Syjon jest bowiem takim stylem życia, które przynosi błogosławieństwo i satysfakcję. Joseph Smith miał wizję rozmowy Boga z Mojżeszem. Jej treść jest znana dziś jako Księga Mojżesza i została opublikowana jako część Świętego Pisma zatytułowanego Perła Wielkiej Wartości. W tej rozmowie Mojżesz poznał dzieje Henocha, prehistorycznego patriarchy, o którym czytamy, że głosił prawość ludowi Boga. I stało się za jego dni, że zbudował miasto, które nazwał Miastem Świętości, Syjonem. I stało się, że Henoch rozmawiał z Panem i rzekł do Pana, z pewnością Syjon na zawsze pozostanie bezpieczny. Lecz Pan rzekł Henochowi, pobłogosławiłem Syjonowi, ale przekląłem resztę ludu. Piękne słowa padają dalej w opowieści o Henochu. I rzekł Pan, ty i całe twoje miasto spotkacie się tam i przyjmiemy ich na nasze łono i ujrzą nas. I obejmiemy ich za szyję, a oni obejmą nas i ucałujemy się. A Henoch i cały jego lud chodzili z Bogiem, który mieszkał pośród Syjonu. I stało się, że Syjon przestał istnieć, albowiem Bóg przyjął go do swego łona i stąd poszło powiedzenie – Syjon został zabrany. Dla świętych w dniach ostatnich Księga Mormona jest głównym Pismem Świętym, w takim sensie, że jest zwornikiem odwiecznej Ewangelii. W początku tego pisma czytamy – I błogosławieni są ci, którzy będą tego dnia dążyli do ujawnienia mojego Syjonu, albowiem będą mieli dar i moc Ducha Świętego. Jeśli wytrwają do końca, zostaną podniesieni ostatniego dnia i będą zbawieni w wiecznym królestwie baranka. I jak piękni na górach będą ci, którzy ogłaszają pokój, zaiste nowinę wielkiej radości. Pierwsza Księga Nefiego, rozdział 13, werset 37. W świetle tego fragmentu jest jasne, że w pewien sposób budowanie Syjonu jest głównym celem życia religijnego dla mormonów,
Co więcej, pogląd ten jest bliski sercu obecnego proroka Russella M. Nelsona, który podczas jednego ze swoich pierwszych wystąpień jako prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mówił stanowczo: dla członka Kościoła nie ma nic ważniejszego niż budowanie Syjonu. W początkach istnienia Kościoła jego pierwszy przywódca, prorok Joseph Smith, otrzymał objawienie, które dziś figuruje jako sekcja 97 Doktryny i Przymierze. Pan Jezus przemówił do proroka i polecił budowanie Syjonu wśród świętych. Nakazano świętym w Ameryce, aby budowali miasto o nazwie Syjon i aby powstało w hrabstwie Jackson w stanie Missouri. To przykazanie zrozumiano wówczas dosłownie. Mormoni byli święcie przekonani, że to tam będą zgromadzone plemiona Izraela. Bieg wydarzeń skłonił jednakże członków Kościoła do reinterpretacji przykazania, aby budować Syjon. Prześladowania, które już wówczas zapowiadał Bóg, a potem opuszczenie hrabstwa Jackson, eksodus mormoński z USA w kierunku Wielkiego Jeziora Słonego, wybudowanie głównej świątyni Kościoła w Salt Lake City, a także pielgrzymka członków Kościoła do Ziemi Świętej i potężna międzynarodowa misja zaowocowały zmianą perspektywy na ideę budowania Syjonu. Toteż dzisiaj świętym radzi się, aby budowali Syjon gdziekolwiek się znajdą na świecie. A przechodząc do konkretów, chciałbym powiedzieć, jak taki Syjon możemy budować w naszym prywatnym życiu. I tutaj chciałbym się powołać na wykład starszego Murdocha, do którego przypis znajdziecie poniżej u dołu ekranu. Starszy Murdoch dał takich 5 rad dla młodzieży kościelnej. Chciałem przedstawić ich własną wersję. Pierwsza sprawa. Buduj silną postawę. Powiem w ten sposób. Mierzymy siły na zamiary, jeżeli chodzi o nasze życie duchowe. Pamiętajcie o tym, że każdy z nas jest inny, każda z nas jest inna. Nie wymagajcie od siebie za dużo. Do tego zresztą też zachęca Kościół. Nasze życie polega na tym, żeby się rozwijać. To jest jedna bardzo ważna rzecz tutaj, a druga rzecz jest też istotna. Nie wybierajcie sobie autorytetów, które są obce dla was, jeżeli porównacie ich sytuację do waszej sytuacji życiowej. Nie wszyscy bohaterowie Pism Świętych muszą być naszymi osobistymi bohaterami. Nie wszyscy bohaterowie historii Kościoła muszą być dla nas bohaterami. Niekoniecznie ci, którzy sprawdzają się jako autorytety w życiu członków Kościoła, będą waszymi autorytetami. Pamiętajcie, jaka jest wasza pozycja w świecie, gdzie się znajdujecie, w jakiej sytuacji życiowej, co robicie zawodowo, ile macie lat. To jest tutaj bardzo istotne. Pamiętajcie tylko o tym, żeby być konsekwentnymi. Bardzo ważne jest tutaj układanie sobie planu. Drugi bardzo istotny punkt. Służyć. Jest oczywiście bardzo istotne to, żeby w życiu codziennym prosić o pomoc w trudnych chwilach, w trudnych sytuacjach, pytać o sugestie na ich rozwiązanie. Pamiętajcie jednak o tym, że tak jak inni ludzie potrzebni są wam, wy też jesteście im potrzebni. Służba jest pewną formą ratunku dla was samych. To dzięki dawaniu komuś czegoś potraficie tak naprawdę odnaleźć radość życia. I powiem tutaj bardzo konkretną rzecz. Zdarza się każdemu z nas, że nie otrzymaliśmy w domu rodzinnym albo w środowisku, w którym się wychowaliśmy, pewnych rzeczy, wartości albo zasobów, które w życiu są potrzebne. Być troska matki, ojcowska postawa, koleżeństwo, przyjaźnie. W miarę możliwości jednak rozglądajcie się dookoła. Możecie zawsze uzyskać te wszystkie cenne rzeczy od kogoś innego. A najwspanialszą rzeczą, która pomaga w życiu, jest to, że uczycie się te rzeczy dawać innym, którzy tych wartości, tych cennych skarbów nie otrzymali. To też uczyni wasze życie pełniejszym i lepszym jakościowo. Trzecia rzecz, to trochę komuną, jeśli chodzi o duchowość Kościoła. Pamiętajcie o Pismach Świętych. I nie mówię tutaj o tym, żeby startować w challenge'ach 40 dni na całą Księgę Mormona itd., itd. Chociaż czemu nie? Pamiętajcie o tym, żeby obcować z Pismami Świętymi jak najczęściej. Mogą to być wasze ulubione fragmenty. Może to być ulubiony fragment Starego Testamentu, może to być jakiś inspirujący fragment z Nowego Testamentu. Kazanie na górze chociażby, albo fragment listu świętego Jakuba lub świętego Jana Apostoła. Jeżeli chodzi o Księgę Mormona, znacie mój stosunek, jeżeli chodzi o styl Księgi Mormona. Uważam, że chociaż jest to pełnia Ewangelii i zwornik świętej odwiecznej Ewangelii, jest to pismo nieprawdopodobnie nudne. Ale
Mimo jego stylu można znaleźć tam perły dla waszej duchowości. Obcujcie z nimi jak najczęściej. 1-2 wersety dziennie. To bardzo dużo daje. Czwarta rzecz. Otaczajcie się inspiracją. Surround yourself with inspiration. Znamy to z YouTube'a, znamy to od influencerów. Bywa to irytujące, umówmy się, ale tak naprawdę można tę radę nieźle wykorzystać, jeżeli chodzi o budowanie swojego osobistego syjonu. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby w waszych pokojach pojawiły się nagle inspirujące obrazy albo fragmenty z Pism Świętych. Tutaj raczej zwróciłbym uwagę na aspekt towarzyski. Pamiętajcie o tym, żeby przede wszystkim dbać o towarzystwo, które wam odpowiada. Bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu z członkami kościoła. Pamiętajcie też, że ważne jest, żeby utrzymywać kontakty z ludźmi o różnych światopoglądach, ponieważ to czyni nasze życie pełniejszym i bardziej interesującym, umówmy się. Ale wiecie co, tak naprawdę nie każde towarzystwo musi nam odpowiadać. Bądźcie otwarci na ludzi różnych poglądów, różnych religii, różnych poglądów politycznych oraz ludzi o różnych gustach i sposobach życia. Ale pamiętajcie też o tym, żeby przede wszystkim dbać o kontakt z tymi ludźmi, którzy są dla was najważniejsi. I w rodzinie, i wśród przyjaciół. Piąta, ostatnia rzecz. We wszystkich tych rzeczach, tutaj cytuję starszego Mardoka, znajdujcie radość. Jeżeli któryś z tych punktów wam nie odpowiada, jeżeli czujecie, że wymagacie od siebie za dużo, dajcie sobie na tę chwilę spokój. Duchowość, religia ma was budować osobiście. To nie chodzi o to, żeby zaimponować komuś, jacy jesteście religijni. Nie członkom rodziny, nie członkom kościoła. Absolutnie nie. Religia ma służyć wam. A nieco poważniej. W początku marca bieżącego roku miałem okazję publicznie mówić do członków kościoła i podzielić się refleksją na temat syjonu. Zwróciłem uwagę na to, że w czasach ziemskiej misji Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku naszej ery na Bliskim Wschodzie kłębiło się od organizacji narodowo-wyzwoleńczych. Co chwilę pojawiał się Mesjasz i prorok, który miał wyzwolić Izraelitów spod rzymskiej okupacji, wypędzić Poncjusza Piłata i jego świtę z Jerozolimy oraz ustanowić niepodległe Królestwo Izraela, czyli Syjon. W takich warunkach działał Jezus z Nazaretu, syn Maryi, ale jego program narodowo-wyzwoleńczy był inny. Zamiast występować przeciwko Rzymianom, nawoływał Izraelitów do nawrócenia serc i pokuty. Co więcej, pokazywał, że Izrael to naród duchowy i każdy może do niego należeć, nie tylko Żydzi. Z Nowego Testamentu wiemy, że można odkryć duchową niepodległość w Nim, w Chrystusie. Można codziennie, poprzez pokutę i nawrócenie, budować niezawisłe, suwerenne i silne Królestwo Izraela, Syjon. Zawsze da się budować Syjon, święte Królestwo Pokoju, w przyjaźniach i w rodzinach, a przede wszystkim we własnych sercach. Jak powiedział sam Jezus, oto Królestwo Boże w was jest. A dodam od siebie, że jeżeli o to Królestwo Syjonu zadbamy, możemy ku niemu zawsze emigrować i w zawierusze wojny odnajdować pokój. A nawiązując do opowieści o Henochu, myślę, że gdyby ją rozumieć dosłownie, to z chwilą, gdyby tu na ziemi, w jakiejś gminie świętych, na przykład w Warszawie albo w Kijowie, udało się zbudować taki Syjon, autentyczne miasto pokoju, nie pasowałoby ono do świata tak bardzo, że Bóg niezwłocznie musiałby je zabrać z ziemi do siebie. Thank you.